Siemano, jestem Claymore i w tym odcinku jest ze mną mój kolega. Jaki? Worek 118. Tak, dobra. I w tej świetnej grze, chciałem powiedzieć. W tym świetnym odcinku, nie wiem czy świetnym, tak mi się powiedziało jakoś. Gramy w Realm of the Mad God. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Realm of the Mad God. No. Pisulka, dość fajna. Realma, po prostu Realma. Tak powiem. Jak zawsze. Dobra, i może z góry parę słówek o tej grze. To jest gra, jak tu już możecie przeczytać, fantazję MMO Shooter. No nie wiem, ta gra jest w trybie kooperatyw, czyli nie ma PvP między graczami, tylko jest między graczami a mobami w sensie komputerem. No i ta gra to jest, to nie jest jakaś taka ciężka gra do, nie wiem, do ogarnięcia. Bardzo prosta gierka, właśnie łatwa do ogarnięcia, nic trudnego. No i ja będę grał na nowej postaci, na takiej pierwszej, ale to zaraz do tego już przejdę. No, gra zajmuje około chyba 34 mega, tak mi się zdaje. Ale można też w nią grać na stronie darmowe. No, oczywiście, No. bez żadnego ściągania, może No, jakiś tam plik specjalny do odpalenia tej gry. Oczywiście to jest taka gra pikselowa, jak wiecie, Minecraft w sumie tu nie kładzie się klocków. Dość fajna, dokładnie. powiem wam. No. Różne potwory, też różne. Powiem wam, wszystko jest pikselowe. Nie ma różnic jakichś, żeby coś było co bardzo naturalne. No, i teraz tak powiem. Tutaj mamy taki jakby interfejs. I zacznę od góry. To jest. Czy chcemy mieć. To Dobra, jest pójdę. wchodzę w playa, oczywiście. Muzykę Proszę. włączyłem. Czekaj. Tu jest, czy chcemy mieć muzykę, wszystkie dźwięki. Ja wyłączę, bo ona mnie czasem denerwuje. Tu jest nasza ranga, do której przejdę, zdobywania tej rangi, przejdę do tego podczas gry. Tu jest gildia. Nie wiem, jakim cudem się znalazłem w gildii, ale okej. Tutaj mamy napisane, że jesteśmy zalogowani, na przykład ja jestem Claymore.pl, nie wiem, czy widzicie te FPS-y tutaj na moim koncie Steam. I teraz tutaj credits, nie wiem co to jest, nie chcę na razie sprawdzać, nie chcę niczego popsuć. Servers to jest wybieranie serwerów. My właśnie, jak chcecie nas znaleźć, zawsze gramy tutaj EUS2 na samym dole. Tu jest play, czyli rozpoczęcie gry. Account to jest napisane tutaj. Register this account to play in a web browser. Oczywiście w opisie wam napisałem EUS2, ogólnie wszystkie dane, może tam nazwy, o tych wszystkiego. No. To teraz zaczniemy grać oczywiście, jeśli No. was to nudzi, ten gadanie o tym wszystkim. No, to możecie sobie przewinąć do, nie wiem, jakieś parę dziesiąt sekund później. Ja jeszcze tylko powiem. Co to jest to Legends i. No Quit nie będę mówił, bo to chyba każdy wie. Legends to jest na przykład gracz, który umarł Musi na. oczywiście umrzeć chyba. Nie, właśnie to jest gracz chyba, który umarł, tak mi się zdaje. I tu są jego pro rzeczy. I on z tymi rzeczami właśnie umarł. Łuk to Ileś za tam to i. pasma? Tak. To jest też jakieś kozackie. I właśnie Huntress. No, to jest świetne, dosłownie świetne po prostu. No i to też jest dobre. I właśnie to jest ten Legend. Tu jest Legend chyba tygodnia, tu jest miesiąca i tu jest wszystkich czasów, tak powiem. No tutaj gościu nazbierał tego fejma. Fame, to jest fame, tak? No też nie miał za kiepskich rzeczy. O Boże! Nie, no to jest rewelacja. Ale dobra, nie będę tutaj nudził. W sumie to przejdźmy do reszty. Zaraz wracam. Nie zostawił nas, mniejsza. Ja wchodzę do, pod tytułem, słowa tam, play. Dobra, jestem. Sorry za te afyki. Się Pokażę wam przyjąknąłem. od razu wszystkie klasy. Roach. Dobra, nie, to może ja pokażę, bo. A w sumie ty też tak grywasz, nie? Ale. No. No dobra, to pokazuj tam. Bo ja myślałem, Roach. że ty nie nagrywasz. Klasa oczywiście dość dobra.
do płyt kradania. Wiesz co, może... czekajcie, to ja powiem jeszcze o tym interfejsie chwilkę i zaraz przejdziemy do klas. To jest Fame, czyli kasa, taka... No mało rzeczy w sumie za nią kupimy, chyba no nie za wiele, co nie? No. I to jest ten Fame. To jest, nie wiem, to jest Gold jakieś, chyba Realm Gold, coś takiego. No to jest Gold. I tak o, tutaj możemy stworzyć sobie nowy charakter. A tutaj możemy dokupić slot. Ja bym z chęcią dokupił, ale szkoda mi kasy na... Znaczy, właśnie na tą grę by mi nie szkoda było kasy, bo fajna jest, ale nie mam jak zapłacić, bo to nie jest za PLN-y, tak jak sobie. No, i tutaj mamy klasy, różne klasy, a to zaraz przejdziemy. Tutaj mamy, co to jest? Main, no, tak. Dobra, i już tutaj, może przejdziemy od początku, co? Od Wizarda do... No i trzeba się trochę... Nie, pokażę wszystkich, pokażę te podstawowe. Nie, a bo... chciałem was poinformować, że może zrobimy resztę z tym portresa. Nie jestem tego dobrze pewien. No nie wiem, stary, wiesz co, jak ja ostatnio nagrywałem Team Fortressa, to mi cięło trochę. No ale nie, można spróbować. Gdzieś się na tym zastanowimy, zobaczymy, tak, jak tam idzie, tak to teraz będzie, poinformujemy wam, będzie w opisie tego, oczywiście tego odcinka. A ja dopiero teraz stoper włączyłem, okej. Dobra. A więc tak o, to jest ta postać tutaj po środku, na samej górze, to jest, co to jest? Wizard, tak. I teraz tak parę słów o tej postaci. Ta postać jest, ma magiczny atak, czyli strzela różdżką. I to jest pierwsza postać, jaką od razu mamy, tylko tą mamy odblokowaną. I tak o, po wbiciu piątego levela, wbiciu, nie wiem, czym tak powiedziałem, DOS odblokowuje nam się pies. Może najpierw jeszcze powiem o specjalu tej postaci, taki specjal atak, czy jakiś, nie wiem, no specjal, bo nie wszystkie mają specjal atak. No i to jest taka, jakby to powiedzieć, taka strzałka jakby, która wali w ziemię i rozpryskuje się na wszystkie strony świata. No, specjal Priesta jest taki, że leczy siebie oraz postaci dookoła jego. Później mamy co? Chyba mamy Archera, co nie? Archera. Pomóż mi, bo nie wiem. Archera. Tak, dobra. To później mamy Archera. Nie, Archera chyba. Nie pamiętam, że bardzo fajnie. No dobra. I on ma specjal, taka strzała, która... przeszywająca strzała, tak to powiem, która przebija przez mopka i leci dalej, czyli może na przykład naraz walnąć 10 mopków. Później postać, tego co się nie mylę, to Roach. Roach? Nie wiem, jak się czyta. I ta postać, special tej postaci to znikanie. Tak, może zniknąć na przykład ludzie, gracze widzą, kogo widzą, nie wiem jak to powiedzieć, widzą tą osobę, która znika, ale potworki nie widzą jej i ta postać się bardzo właśnie przydaje do wykradania różnych rzeczy z takich, że tak powiem, dungeonów, bo może sobie zniknąć, podlecieć do skrzyni i właśnie coś ukraść. No i... no nie za krótki, właśnie nie za krótki, nie za długi, nie za daleki atak. No, nie za daleki atak. Następna postać to jest Warrior. I tak, no właśnie w sumie to jeszcze nie. I na Warriorze tak o, krótki range ataku. Special taki, czekaj, jak to był special? Aha, że szybciej się atakuje oraz szybciej się biega, no sporo szybciej nawet. I on jest dobry pod tanka, tak, lata i zbiera wszystkie moby na siebie. Następny, jak wbijemy tu już 20 level na Warriorze, odblokowuje nam się Knight. Knight, na Knightie też jest bardzo... To jest też spater. Tych postaci, które widzę bardzo... nie podstawowo, może tak nie opisuj. No ja opiszę te, co mam, bo resztę nie wiem.
Na Knajcie to też jest taki pod tanka ustawiony i ta postać ma specjala healing, czyli leczenie siebie i postacie dookoła. Tylko że to nie jest takie leczenie jak Priesta, że od razu, tylko co chwilę, na przykład, nie wiem, co sekundkę leczy po 5 HP na przykład. I potrzebujemy, jak już mówiłem, 20 level Warriora, żeby się to odblokowało. I aha, no właśnie specjalnie już powiedziałem. I teraz Paladin, ostatnia postać, którą mam. Paladin jest bardzo, bardzo, bardzo wolny. Niestety, trudno. I na Paladynie specjal. Jak jest specjal na Paladynie? Nie, sorry, pomyliłem się, pokręciłem. Specjal na Knajcie to jest atak taki jakby starczy, a specjal na Paladynie to jest właśnie to leczenie, co mówiłem, i leczenie i co to było? Leczenie i chyba większe damage. I to dawało ataku lepsze. Tak, lepsze damage, nie? I to może powiem ci, może grali Paladynem, a ja pogram łucznikiem i to będzie, wiesz. Nie, bo Paladyn jest za wolny. Dobra, to na tyle z tego opowiadania o postaciach, bo no tutaj jak widzicie, trzeba już, na Paladyna nie trzeba mieć tylko 20 level Knighta, lecz z tego co pamiętam 20 level chyba Priesta, to się tak zdaje. No. I trzeba mieć takie takie, jakby to powiedzieć, cięższe postacie do zdobycia, ponieważ jak widzicie, trzeba mieć łącznie 40 level, 20 level na tej postaci i na tamtej. Tutaj jak muszę tylko na Wizardzie, bo jak widać już jedną jedno odblokowałem, już miałem 20 level na jednej, więc został mi Wizard. Planuję być Huntressem, ponieważ ma łuk, pewnie dalszy ma trochę ręcz. No i to by było w sumie tyle. I teraz taki szybki plan na spontana, że ten film to nie będzie let's play, tylko to jest taki prolog. I krótka informacja na temat tej gry. I zaraz się zabieramy do kręcenia, no już let's playa. Dobra? Paść ci to, Morek? Dobra, to jak może zrobimy? Pograsz Knightem, a ja Archerem. Nie. Nie, dobra. Jeśli będziemy tutaj się kłócić przy was, obgadamy to poza filmikiem. Dobra, Kinglas, no. Więc do zobaczenia, ja już kończę filmik. A ty? No, nie wiem, że znowu się pokazali, jak gramy, jakie rzeczy mogą być dostępne dla nich. No. Dobra, no to ja jestem Simon Claymore i to jest taki prolog na temat gry. Na temat Realma, o tak będę mówił. Na temat Realma, okej. Okay. No i mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia już za chwilkę. No, to